Witam, witam użytkowników tej zacnej platformy, jaką jest YouTube. Dzisiaj porozmawiamy o Sasuke. Zapraszam. Na początku standardowo macie tutaj najlepsze komentarzyki poprzedniego odcinka i dziękuję również moim wspierającym za datki, jakie złożyli w mojej ofierze. Na szybko jeszcze powiem, że w tą sobotę startujemy z serwerem Pokémon o godzinie 10, także zrobię live na tym kanale jakieś 20 minut wcześniej. Tak więc na początku bardzo, ale to bardzo nie przepadałem za Sasuke, a zdecydowanie bardziej przypadał mi do gustu Naruto. Chciałem to zaznaczyć, bo w finalnej wersji chyba nawet bardziej lubię Sasuke. W sumie nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale prześledźmy jego życie od początku do momentu, w którym jeszcze oglądałem Boruto. Jako dziecko Sasuke nie był wcale tak silny, jakby mogło się to wydawać na samym początku serii. Otóż był on geniuszem swojego rocznika, ale nie postawiłbym go nigdy obok takiego Itachiego, Kakashiego, Shisuiego czy Orochimaru jako dzieci. Owszem, nie był też tam jakimś strasznym słabiakiem, jednak dla mnie osobiście nie robiło to takiego wow jak lisia powłoka Naruto, umiejętności Lee czy Gary. Nie możemy też go nie doceniać, bardzo szybko przyzwyczaił się do swojego Sharingana i zaczął z niego korzystać tak jak należy. Pracował w pocie czoła, aby nauczyć się techniki, która przez resztę anime w tej czy innej formie się rozwijała. Mowa oczywiście o Chidori. Była to technika bardzo mocna i trudna jak na jego wiek, a nauczył się jej znacznie wcześniej niż Naruto nauczył się Rasengana. Pamiętam też moją reakcję na to, jak pierwszy raz użył jej na Garze. Moje zdziwienie i ekscytacja były nie do opisania. Po egzaminie w pierwszym Naruto Sasuke miał jeszcze tylko dwie ważne walki. Jedną z nich była ta z Itachim, gdzie nie pokazał nic ciekawego, ale zdecydowanie była to walka bardzo ważna. Wtedy też Itachi nakierował go na nienawiść i szybką próbę zdobycia siły. Później, gdy Sasuke odszedł z wioski, było to dla mnie w tamtym czasie niezrozumiałe, dziwne posunięcie. A walka pomiędzy nim a Naruto w Dolinie Końca nie wywarła na mnie takiego pozytywnego wrażenia jak dziś. Mimo tego, że została świetnie zrealizowana i teraz odbieram ją całkiem inaczej. Sasuke już wtedy kompletnie się zmienił z dzieciaka na osobę, która ma konkretny cel do osiągnięcia i kroczył do tego po trupach, niejednokrotnie próbując zabić Naruto, aby coś udowodnić. To właśnie wtedy zaczął się kształtować na badassa, którym faktycznie później się stał. Zobaczyliśmy też wtedy jego transformację z przeklętą pieczęcią, dzięki której był w stanie zbliżyć się do Naruto z Lisem. Gdyby nie Kyuubi, Naruto nie wyszedłby z tej walki w jednym kawałku, pomijając już to, że i tak przegrał. Jak się później okazało, Sasuke był tak naprawdę kierowany przez Itachiego w taką stronę, aby jak najszybciej się wzmocnić, co na pewno nastąpiło. Nieźle jak na postać, która miała nie istnieć, bo nie wiem czy wiecie, ale Sasuke w planach Kishimoto miał nigdy nie powstać. Po tym jak Sasuke wygrał z Naruto w Dolinie Końca, w zasadzie znikł aż do Shippudena, w którym był znacznie ciekawszy, więc przejdźmy od razu do tego momentu w jego życiu. Pierwszy odcinek i już widzimy Sasuke kompletnie zmienionego, strój inny, postawa badassa, patrząca na innych z góry, dosłownie i w przenośni. Gdy w tak szybkim tempie zeskoczył do Naruto, że ludzie tam stojący zdziwili się, że tak szybko to zrobił. W dodatku wtedy już był w stanie zauważyć Kyuubiego w środku Naruto, który stwierdził, że przez jego oczy przemawia nienawiść, tak jak przez Madarę Uchiha. Godny powrót. Wtedy też już kompletnie opanował Sharingana z trzema Tomoe i znacznie rozwinął swoje Chidori do Chidori Nagashi. Umiał przywoływać węże, czy też zaczął używać miecza Kusanagi, więc tutaj też się zaczęła jego przygoda z Kenjutsu. Dodatkowo pozbył się Orochimaru, dzięki któremu nabył nowe umiejętności, takie jak chociażby regeneracja. Później było już tylko lepiej. Nie pamiętam dokładnego przebiegu anime, ale postaram się zachować dobrą kolejność. Tak więc następnie Sasuke uwolnił Suigetsu, zrekrutował Karin, a później Jugo i stworzył drużynę Hebi, której misją było znalezienie i zabicie Itachiego. Jednak plany nie poszły po jego myśli i próbując szukać tropu Itachiego, natknął się na Deidare. No i to była epicka walka. Zobaczyliśmy prawdziwy progres jego umiejętności. Nie była to co prawda taka prosta walka, jakby się mogło wydawać, jednak dzięki sprytnemu używaniu Sharingana oraz Chidori był on w stanie rozbrajać bomby i całkiem szybko radził sobie z rozpracowywaniem nowych przeszkód, jakimi były umiejętności Deidary, zmieniane co chwilę w inne kreatury z wybuchowej gliny.
W tej walce Sasuke pokazał naprawdę dużo, tak umiejętności używania nowych potężnych odmian jutsu, ale i też dużo lepsze taktyczne myślenie i niepanikowanie w trudnych sytuacjach. Choć stracił w tej walce swoje jedno skrzydło, to dał radę pokonać Deidare i dzięki genjutsu przekonać go do swojej śmierci dwukrotnie. Jakiś czas później Sasuke walczył z Itachim, a ta walka była jedną z najlepszych walk w całym Naruto. Ponownie młody Uchiha wzmocnił się na tyle, żeby chociaż trochę napsuć krwi starszemu bratu. Pięknie wtedy wykorzystywał taijutsu i shurikeny, których nauczył się używać właśnie dzięki swojemu rywalowi. Choć tak naprawdę Sasuke wygrał tylko dlatego, że Itachi tego chciał, to radził sobie całkiem przyzwoicie. Użycie Kirin było również całkiem potężne i wymagało nie lada umiejętności. A później dzięki w sumie właśnie przeciwnikowi zyskał moc, dzięki której stał się niesamowicie potężny. Mowa oczywiście o Mangekyou Sharinganie. Następnie była chyba walka przeciwko Killerowi B. Co prawda nie była to walka 1 vs 1, ale główne role tutaj grali Ośmiogoniasty i Sasuke. Choć przez większość walki Uchiha w zasadzie nic nie pokazał, oprócz tego, że w małym stopniu dzięki Sharinganowi był w stanie przeżyć ataki Killera. Dopiero gdy reszta Taki mu pomogła i była gotowa oddać za niego życie, ten przestał stroić sobie żarty i walczył razem z nimi. Gdy w końcu użył swojego Mangekyou Sharingana, sprawa nieco się zmieniła. Dzięki Amaterasu i Chidori zdołał on odciąć jedną z macek Ośmiogoniastego. Ich misja zdecydowanie nie poszła tak, jakby tego chcieli, aczkolwiek wtedy pokazał on, na co go stać i że tylko ukrywa się za maską człowieka, któremu na nikim nie zależy. Poprzednia walka byłaby końcem Sasuke, gdyby nie jego przyjaciele, ale za to następna byłaby też końcem Sasuke, gdyby nie pomógł mu Tobi. Mowa tutaj o szczycie 5 Kage, w którym ponownie pokazał nowe dotąd niespotykane umiejętności. Był w stanie w niewielkim stopniu sprzeciwiać się Raikage, choć ponownie nie wszystko zrobił sam, to dzięki Susanoo i Amaterasu Raikage musiał pozbyć się swojej ręki. Niedługo później stoczył mały pojedynek z Mizukage i Tsuchikage, który zdecydowanie przegrał i właśnie dzięki Tobiemu wyszedł z niego cało. Jakiś czas później doszło do tego, do czego dążył Sasuke, czyli walka z Danzo. Walka nie była wcale prosta i krótka, ale dzięki temu Sasuke odblokował swoje pełne Susanoo. I choć była to walka dość długa, jak już wspominałem, i wycieńczająca, to skończyła się zbyt łatwo dla Sasuke, bez większego uszczerbku, na tyle, że był później jeszcze w stanie walczyć z Kakashim i wymienić się z Naruto swoimi najpopularniejszymi atakami. Na pewno fajne było tutaj to, że w Sasuke znów coś się zmieniło i był on zdecydowanie bardziej bezwzględny, no i silniejszy. Kolejny punkt w karierze Sasuke to na pewno Eternal Mangekyou Sharingan, czyli połączenie jego oczu i oczu jego brata. Jak już mówiłem w filmiku dotyczącym właśnie tego dojutsu, zwiększa to w zasadzie wszystkie umiejętności jego użytkownika. Choć zbyt dobrze nie pamiętam wątku walki Itachi i Sasuke vs Kabuto, tak byłoby nie fair z mojej strony, gdybym o niej nie wspomniał, chociażby dlatego, że nauczyliśmy się z tej walki, czym jest Izanami i Izanagi, oraz tego, że Sasuke ponownie nie wie, co o tym wszystkim myśleć i decyduje się na tak drastyczne środki jak wskrzeszenie Orochimaru, aby dowiedzieć się wszystkiego o wiosce i Shinobi. Po czym wyruszył na wojnę, by pomóc swojemu przyjacielowi w walce z Madarą i Obito, do której właśnie przejdziemy. I w ten sposób doszliśmy do chyba największych przemian u Sasuke, jeśli chodzi o jego siłę. Pomijając to, że wojna była bardzo długa i wiele się tam działo, to Sasuke zdobył Rinnegana dzięki Hagoromo, po czym stoczyli walkę z prekursorką czakry, czyli Kaguyą. Wtedy najsilniejszą istotą w tym uniwersum. Czy to była dobra walka, to już kwestia sporna, natomiast dzięki właśnie nowemu dojutsu Sasuke potężnie się wzmocnił. Dzięki niemu mógł chociażby w pewnym stopniu się teleportować czy przechodzić do innych wymiarów. Walka kończąca całe anime Naruto Shippuden była może nie tyle kluczowa dla mocy, co ważna dla całej fabuły. Pojednanie dwójki przyjaciół po latach i pojedynek, w którym oboje stracili coś cennego. Kończyny. A my kończymy. Cze. Nie no, tak naprawdę to jeszcze mam coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o zmianę Sasuke, to uważam ją za słuszną. No, jest jeszcze Boruto. Jednak do momentu, do którego oglądałem, Sasuke pojawił się kilka razy i powiem, że polubiłem go bardzo. W końcu nie jest to zagubiony chłopiec niewiedzący, co ma w życiu zrobić. Wygląda strasznie dobrze.
Kolejny badass do kolekcji, umiejętności też ma nieliche. Dość o umiejętnościach, bo jest to tak rozległe w czasie, że z pewnością o czymś zapomniałem, co mi wypomnicie w komentarzach. Jednak chcę jeszcze poruszyć temat wcześniej przytoczonego wyglądu. Sasuke, mimo tego, że w całym anime był epizodycznie, a na przykład Naruto był prawie cały czas, tak jego właśnie rywal raz się pojawiał, a raz znikał. Był zmieniany pod względem wyglądu chyba najwięcej razy. Całkiem zabawnie to wszystko wyszło, mimo tego, że właśnie jego miało nigdy nie być w anime. I tak prześledzimy jeszcze właśnie jego różne style, choć każdy jest podobny, czyli emo style. Gdy widzieliśmy go za pierwszym razem, miał on najnormalniejszy styl, czyli niebieska bluza i całkiem jasne kolory, nic nadzwyczajnego. Zaledwie kilkadziesiąt odcinków później już zmienił styl na czarny z dodatkami i z tym wyglądem pokazał się już w walce przeciwko Garze. Wyglądał już tu znacznie lepiej, jednak to wygląd w Shippudenie zaczął robić robotę. Już w pierwszym odcinku pokazana została jego nowa odsłona, w której miał zabójcze spojrzenie i niecodzienny nawet na anime wygląd. W płaszczu Akatsuki każdy wygląda dobrze, nawet ja. A dążę do tego, żeby powiedzieć, że w Boruto Sasuke, pomimo tego, że chodzi w prostym czarnym płaszczu, wygląda najlepiej. Ułożenie włosów w stylu hej, zasłonię swoje oko, dodaje mu ponownie 500 punktów do wyglądania jak typowy badass i ktoś, kto gardzi słabe uszami. Uwielbiam taką postawę. W ten oto sposób doszliśmy do końca odcinka. Podsumowując, pisząc ten odcinek zauważyłem ciekawą rzecz, której nie doświadczyłem oglądając Naruto. Otóż, mimo tego, że Sasuke wiecznie chciał być sam i wszystko robić sam, prawie zawsze kogoś miał. Tak jak na początku Naruto i Sakurę, później Orochimaru i Kabuto, następnie Karin, Jugo i Suigetsu i znowu ponownie Naruto. To co jest oczywiste, to to, że jego początkowa niepewność w którym kierunku iść ukształtowała finalnie to kim jest. No i to, że dość mocno pchnął go Itachi w tym właśnie kierunku. Ciekawe jest to, że po latach nareszcie rozumiem po części ideologię Sasuke. To już by było na tyle. Jeśli jest ktoś zainteresowany Pokemonami, to jeszcze raz zapraszam na live'a w tą sobotę. Gra jest jak coś za darmo, także możecie wypróbować. Cześć!